Witam serdecznie. Dzisiaj w cyklu ukazującym ciekawostki z życia i twórczości ilustratorów polskich głównym bohaterem będzie Juliusz Fortunat Kossak. Malarz, rysownik i ilustrator reprezentujący nurt XIX-wiecznego realizmu. Urodził się 29 października 1824 roku w Nowym Wiśniczu. Był najstarszym dzieckiem w szlacheckiej rodzinie, która legitymowała się herbem Kos. Jego ojciec, Michał Kossak, był właścicielem wsi Knichinin oraz pełnił obowiązki sędziego w Nowym Wiśniczu, następnie w Stanisławowie i we Lwowie. Matka artysty Antonina pochodziła z rodu Sobolewskich. Juliusz nauki pobierał w gimnazjum ojców Bazylianów w Buczaczu. Edukację artystyczną rozpoczął od lekcji rysunku u Jana Maszkowskiego, studiując równolegle na prośbę matki prawo na Uniwersytecie Lwowskim. Jako protegowany Kazimierza i Juliusza Dzieduszyckich oraz Gwalberta Pawlikowskiego przebywał w latach 1844-1850 w ziemiańskich majątkach w Małopolsce, na Podolu, Wołyniu i Ukrainie, obserwując obyczaje arystokracji i codzienne życie w szlacheckich dworach. Jego zainteresowanie studium koni oglądanych podczas polowań, przejażdżek i wyścigów pogłębiła znajomość zawarta z Piotrem Michałowskim podczas wizyty w jego majątku ziemskim w Bolestraszycach, gdzie Kossak poznał warsztat twórczy artysty. Młody artysta w 1848 roku zamanifestował patriotyczną postawę, uczestnicząc w wydarzeniach Lwowskiej Wiosny Ludów. Następnie wyruszył w podróż do Petersburga, gdzie zapoznał się z dziełami największych ówczesnych artystów. W latach 1850-1852 mieszkał naprzemiennie w Warszawie i we Lwowie. Następnie odbył podróż do Wiednia, gdzie przypuszczalnie doskonalił umiejętności malarskie w pracowni Ferdynanda Georga Waldmüllera, austriackiego przedstawiciela akademizmu. Kolejne lata 1853-1855 spędził w Warszawie, wchodząc w krąg artystów skupionych wokół postaci Marcina Olszyńskiego. Juliusz Kossak trudnił się zarobkowo podmalowywaniem fotografii dla zakładu fotograficznego Józefa Giwartowskiego. Współpracował też z firmą Józefa Fragetta. Po zawarciu związku małżeńskiego z Zofią Gałczyńską w 1855 roku wyjechał do Paryża, gdzie mieszkał do 1860 roku. W paryskim środowisku emigracyjnym związał się z Józefem Brantem, Henrykiem Rodakowskim i Leonem Kaplińskim. Po powrocie do Warszawy artysta zdobył olbrzymią popularność jako ilustrator czasopism, przyczyniając się w znacznym stopniu do rozkwitu tej dyscypliny artystycznej. Współpracował przede wszystkim z Tygodnikiem Ilustrowanym, Przyjacielem Dzieci i Kłosami, dla których dokumentował bieżące wydarzenia, przedstawiał epizody z rycerskich dziejów narodu oraz sielskie sceny życia współczesnego ziemiaństwa. W latach 1862-1868 kierował działem artystycznym Tygodnika Ilustrowanego i kształcił w zakresie rysunku drzeworytników pisma. Pedagogiczne obowiązki podjął także w żeńskiej szkole rysunkowej hrabiny Marii Łupieńskiej. Zilustrował szereg wydawnictw książkowych z zakresu literatury, historii i krajoznawstwa. Był autorem ilustracji, który trafił bezbłędnie tak w klimat utworów literackich, jak też w tęsknoty i potrzeby odbiorców. I tutaj przygotowałam dla Państwa przebogaty wachlarz publikacji, w których możemy podziwiać prace ilustracyjne Juliusza Kossaka. Jan Bielecki, poemat Juliusza Słowackiego. Thank you.
Utwory Wincentego Pola. Pieśń o ziemi naszej. Rok myśliwca. Mohort, rapsod rycerski z Podania. Obrazy Rusi Czerwonej Władysława Zawadzkiego. Szkic historyczny dziejów 30-letniego panowania Stanisława Augusta, ostatniego króla polskiego, autorstwa Henryka Schmidta. Pamiętniki starającego się i komyślnik Teodora Tomasza Jesza. Dzieła Adama Mickiewicza, Grażynę. Konrada Wallenroda, powieść historyczną z dziejów litewskich i pruskich. Prace Juliusza Kossaka do dzieł wieszcza posłużyły także jako materiał do produkcji pocztówek. Pocztówkową serię z ilustracjami do Konrada Wallenroda wydał Salon Malarzy Polskich w Krakowie na początku XX wieku. Ciekawa jest historia związana z ilustracjami do Pana Tadeusza. Juliusz Kossak zobowiązał się wykonać takowe, jednak prace postępowały mu ociężale. Jak pisał Stanisław Witkiewicz, zabrakło im dynamiki wcześniejszych ilustracji. Ostatecznie Juliusz dzieła nie dokończył, powstało tylko 20 kilka rysunków, które nie zostały wykorzystane przez wydawcę. Kilka scen z Pana Tadeusza narysowanych przez Juliusza Kossaka przeniesionych jest na płytki z kości słoniowej i zdobią szkatułę, w której przechowywany jest rękopis epopei.
Można ją dziś oglądać w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Kolejne dzieła zilustrowane przez Juliusza Kossaka to trylogia Henryka Sienkiewicza, Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza, Grzechy hetmańskie, obrazy z końca XVIII wieku, autorstwa Józefa Ignacego Kraszewskiego. Wiesław, sielanka Kazimierza Brodzińskiego, do której wstęp historyczny i życiorys autora publikacji opracował Marian Gawalewicz. Namioty Wezyra, powieść historyczna z czasów Jana III, Walerego Przyborowskiego. Legiony Dąbrowskiego o ochotniczych wojskach polskich za czasów napoleońskich Jerzego Bandrowskiego. Poza tym Zawsze oni, obrazy historyczne i obyczajowe z czasów Kościuszki Legionów, dzieło pośmiertne Kajetana Słupczyńskiego. Pieśń Legionów z tekstem objaśniającym Ludwika Finkla. Diariusz wiedeńskiej Okazyi roku 1683, który opisał Mikołaj Dyjakowski, pokojowiec króla Jana III. Klejnoty miasta Krakowa. Podług oryginalnych akwarel Juliusza Kossaka i Stanisława Tondosa z tekstem historycznym Władysława Łuszczkiewicza, dyrektora Muzeum Narodowego oraz przedmową Mariana Sokołowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
chów koni poprzedzony wykładem ogólnych zasad hodowli zwierząt gospodarskich autorstwa Antoniego Barańskiego, profesora Szkoły Weterynarii we Lwowie. Ilustrował również książki dla dzieci i młodzieży. Dzień Grzecznego Władzia w rymowanych ustępach opowiedziany dziatwie z dodaniem różnych wierszyków przez Jana Chęcińskiego z 12 drzeworytami rysunku Juliusza Kossaka. Obrazki dziejowe dla młodzieży Teresy Jadwigi. Zamki i kościoły, opowieści historyczne dla młodzieży autorstwa Władysława Zawadzkiego. Bajki i powiastki Stanisława Jachowicza. Piast, zabawa historyczna, podług Asarmota. Była to pierwsza polska fabularna gra planszowa autorstwa Klementyny Stańskich-Hoffmanowej. Zainteresowanie sztuką europejską oraz dalsza chęć kształcenia się i kontaktów z innymi malarzami przywiodły Kossaka w 1869 roku do Monachium. Po niespełna rocznym pobycie w środowisku malarskim, gdzie malował w pracowni Franciszka Adama, powrócił do kraju i osiedlił się w Krakowie. Kupił dworek, początkowo zwany Wygodą, później Kossakówką. Głównym powodem opuszczenia Warszawy była niechęć do kształcenia synów w szkole zrusyfikowanej w ramach represji po powstaniu styczniowym. Krakowski Dom Juliusza był miejscem spotkań towarzyskich elity artystycznej Krakowa. Bywali tam m.in. Adam Asnyk, Henryk Sienkiewicz, Stanisław Witkiewicz czy Józef Chełmoński. Juliusz Kossak angażował się w działalność kulturalną Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Krakowskiego Oddziału Muzeum Narodowego, Komitetu Organizacyjnego Obchodów 50-lecia pracy Józefa Ignacego Kraszewskiego, Koła Artystyczno-Literackiego. W 1890 roku został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Cesarza Franciszka Józefa. Malował i mieszkał do końca życia w Kossakówce. Nestor rodu Kossaków znany jest również jako autor rysunków humorystycznych, karykatur, projektant medali, scenografii i afiszów. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich malarzy zmarł w Krakowie 3 lutego 1899 roku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za miesiąc.